lata temu do mediów wyciekła informacja o istnieniu w Ministerstwie Sprawiedliwości tajnej grupy nazywanej Kastą. Jej zadaniem było nieformalne wsparcie tego, co politycy rządzącej Zjednoczonej Prawicy nazywali reformą sądownictwa. Wsiadła pani do samolotu, żeby wymazać przeszłość? Żeby zakończyć pewien etap swojego życia, żeby zakończyć małą Emi, żeby ją już pogrzebać i żeby zacząć normalnie żyć jako Emilia. Grupa Kasta miała szukać informacji w teczkach personalnych sędziów. Potem na bazie pozyskanej wiedzy tworzono insynuacje i kłamstwa, dzięki którym napędzano internetowy hejt na ludzi, których władza uważała za swoich wrogów. Użyję tego słowa bagno. Sekta, bagno. Tak, myślę, że to są słowa, które mogłyby oddawać moim odczuciu, jak to wygląda, co się tam dzieje. Ja znam książki o autorytaryzmach, czytałem różne rzeczy, więc spodziewałem się tak naprawdę wszystkiego. I był moment, że oczywiście szczoteczka i pasta były w zasięgu ręki. Narzędziem brutalnej walki politycznej stał się twitterowy profil Mała Emi. Prowadziła go Emilia Schmidt. Dlaczego pani ujawniła aferę hejterską? Nie chciałam już na to patrzeć i nie chciałam w tym uczestniczyć. Wiedziałam, że to jest złe. Teraz przerwała milczenie i po raz pierwszy publicznie, nie ukrywając swojej twarzy, postanowiła opowiedzieć o tym, co robiła i czego była świadkiem. Chciałam też, żeby ludzie zobaczyli tych sędziów, którzy usta są pełne frazesów, którzy mówią, że walczą o praworządność, o lepszą Polskę, a ja wiedziałam, jak to są naprawdę. W 2019 roku opublikowano korespondencję wysoko postawionych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy mieli szukać haków na sędziów nieprzychylnych zmianom w systemie sądowniczym. To jest rzecz zasługująca na zdecydowaną krytykę i zdecydowaną reakcję. Gdy sprawa grupy Kasta wyszła na jaw, rozpętała się polityczna burza. Odwołany został ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, domniemany szef tej grupy. Cała ta afera to jest takie polskie Watergate. Zrobienie z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Hejtu, to zasługa jego kierownictwa. Nie było takiej afery przez 30 lat wolnej Polsce. Minister powinien w trybie natychmiastowym podać się do dymisji. Nie, nie wiedziałem. Prokuratura wszczęła śledztwo. Do domu kobiety, która była w centrum całej afery, weszli policjanci i zabezpieczyli jej laptopy oraz telefony komórkowe. Od tamtych zdarzeń minęły niemal 3 lata. Ile razy prokuratura panią przesłuchała, żeby wyjaśnić tę sprawę? Nie byłam przesłuchana ani razu. Prokuratura ma namiary na mojego mecenasa. Mecenas się kontaktował, powiedział, że jestem oczywiście do dyspozycji prokuratury w kwestii przesłuchania. To było bodajże, nie wiem, z półtora roku temu. Do tej pory nie było żadnego kontaktu. Emilia Schmidt, która w mediach społecznościowych hejtowała sędziów podnikiem Mała Emi, jest gotowa złożyć zeznania w sprawie afery hejterskiej. Ale mimo, iż ma potężną wiedzę na temat afery, nikt nie chce jej przesłuchać. Dla wielu wydaje się dzisiaj osobą niewygodną. Swoją historię zdecydowała się opowiedzieć naszemu dziennikarzowi.